Witam wszystkich. Dzisiaj witam prosto ze stacjonu w Mińczuszewcu Praskim Mosir, który według mnie nie jest nawet brzydkim stadionem, bo jest ładnym. Nawet kort tenisowy jest. Ale dzisiaj omówimy inną sprawę. Kupiłem na OLX MP4 firmy Pentagram model Vanquish Type R. Brzmi trochę jak Aston Martin. Mam na myśli nazwę Vanquish. Też ją kiedyś miałem, ale gdzieś zgubiłem, albo ktoś mi ją wziął bez pytania i nie oddał. Postanowiłem ją kupić. Szukałem kilka lat tego modelu, który byłby mało używany, który by miał folie ochronne, który by miał cały zestaw, czyli pudełko, kabel USB, ładowarka i tak dalej. No i dopiero w 2021 roku, w czerwcu, udało mi się znaleźć taką MP4 na OLX-ie. Ktoś dostał nową rodziny i dwa razy ją uruchomił, pokorzystał i zostawił w szuflacie, i ten ktoś postanowił po tylu latach sprzedać. No i jest u mnie ta MP4 w prawie, podkreślam, w prawie pełnym zestawie. A czego brakuje? To się zaraz dowiecie. Pudełko wygląda tak. Tak, to jest wersja 1 GB MP4. Ma obsługę kart pamięci. Powiem to ilu. Wszystko powiem z czasem. I teraz tak. Wymagania sprzętowe mogą być dla niektórych bardzo śmieszne tej MP4, żeby ją podłączyć pod kompa, bo minimalny system obsługiwany jaki jest to Windows 9.8. Sprawdzałem, czy działa na Windowsie 10. Tak, działa. Wykrywana jest bez problemu. Na Windowsie 11 też bez problemu, bo pół godziny temu wrzucałem zdjęcia na tą MP4, film. Wrzucałem muzykę, e-booka, więc wszystko pokażę. Obsługiwany też jest Linux o jądrze 2.4.2, procesor o taktowaniu 166 MHz, Pentium 2 albo nowszy, 128 MB RAM-u i port 1.1 lub 2.0. Port USB 3.0 też jest wykrywalny bez problemu, także jak widać, na ten czas MP4 daje radę. Pora ją wyjąć. Tylko nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. Będę się starał. A może się uda. I co w zestawie? No, fajny prosticzek mi się podoba, sobie przykryć. Przynajmniej nie jeści. Pentagram fajnie o tym pomyślał. MP4, w której jest folia ochronna przyklejona z tyłu i z przodu, jak widać. No i tutaj mówiłem, tu jest ekran, tutaj są przyciski funkcyjne, tutaj są jeszcze podświetlane przyciski dysfunkcyjne, które zobaczycie. Tutaj jest przycisk, raczej przełącznik, blokady przycisku włącznika. Tutaj jest łącze słuchawkowe i port mini USB i chwytka do smyczki. Tutaj jest włącznik. Tutaj nic nie ma. No i tutaj sobie, że tutaj ta dziura to właśnie slot kart pamięci w tej MP4. Maksymalna obsługiwana pojemność
Przeczytałem kartę swoją 128 GB. Była wygrywana jako 16 KB i trzeba było ją formatować, więc nie obsługuje 128 GB, nie obsługuje 64 GB. Maksymalna obsługa kart pamięci to microSD, bez HC i bez XC, ma być microSD, o pojemności to 4 GB. I teraz tak. Są MP4 o pojemności gigabajtowej, 2 GB i 4 GB. Ja wybrałem gigabajtową, bo taka u mnie kiedyś była. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi mieć sprzęty identyczne, jakie miał wcześniej. Czyli jak miałem gigabajtową MP4, to musiałem z powrotem mieć o pojemności gigabajtów. Wiem, że dla niektórych może być to śmieszne, dziwne, ale ja już taki jestem. To będzie po prostu leżeć u mnie. No to czasu, muszę będę używał. Ale tak głównie to jest taki kolekcjonerski rarytas. Jak będzie mi brakować pamięci, to zawsze mogę wsadzić kartę pamięci i będę miał więcej. Choć co niektórzy powiedzą, że jakbym kupił wersję 4 GB i wsadził kartę 4 GB, to bym miał 8 GB. Wiem, ale wybrałem tak i niech będzie. Co jest w pudełku? A w pudełku jest folia. Ładowarka. I tutaj fajnie, że Pentagram w 2006 roku pomyślał o ładowarce, w której można wypinać kabel. Przynajmniej jak się kabel mini USB uszkodzi, to można wymienić na drugi. Oczywiście ładowarka z diodą. To jest bardzo wolna ładowarka, zalecana do tej MP4, bo ona ma tylko 5 V. I ile? I od 450... mAh. Co? Jaka to? Nie, dobrze. Miliamperów ładowania, więc spróbujcie taką ładowarką naładować smartfona. Nie doczekacie się. Jest też futerał na tą MP4, żeby ją włożyć i sobie nie zaryzować sobie nosić ją na szyi lub w kieszeni. Jeszcze tutaj nawet widać pentagram. Więc widać, że nie używane. Oczywiście MP4 się mieści w tym futerale perfekcyjnie, więc jest dobrze. Znajduje się też mycz, żeby można sobie ją też powiesić na szyi lub trzymać ją w ręce. Oryginalna smycz pentagrama. Wkładki do słuchawek. Nieużywane. Brakuje tutaj oryginalnych słuchawek, ale niestety pewnie były właściwie sobie wziął albo zgubił. Jeszcze brakuje tutaj płyty z oprogramowaniem do Windowsa 9.8 aż do XP-ka, w którym można byłoby konwertować filmy z AVI do MP4 lub do innych formatów. Niestety nie ma. Mówi się trudno. Na tej płycie też był firmware do tej MP4, ale nie polecam instalować nowszej wersji niż jest zainstalowana w MP4, bo ta MP4 lubi sobie białym ekranem poświecić. Po wgraniu nowszej wersji firmware'a albo przy wkrywaniu zmodyfikowanego firmware'a, bo są też i takie zmodyfikowane. Nie polecam, po prostu ta MP4 jakie są problemy podczas wkrywania firmware'ów. To jest jeszcze w pudełku. No i instrukcja obsługi. Jakby ktoś nie mógł się połapać, o co chodzi.
Jest karta gwarancyjna, nie podpita, więc nie dowiem się, kiedy ona była sprzedana. Szkoda. Ale pewnie 2006 rok. Deklaracja zgodności. Z okruchami. Czy to już są okruchy? Nie. I w pudełku dalej nic. Przejdźmy do MP4 teraz w końcu. Żeby uruchomić, musimy przesunąć przełącznik do poczucia off i nacisnąć górny przycisk. Albo może to poczucia on. I dopiero wcisnąć górny przycisk, tak. Zgadza się. I teraz tak. Można na nie słuchać muszyki, jak widać. MP4 ma chip dźwiękowy odpowiedzialny za brzmienie firmy Rockchip. I tak szczerze powiem, nie wiem, na co ludzie naczekali w tej MP4, że o, tony niskie, słabe i tak dalej. No ja w swojej karierze wiele MP3, wiele MP4 przerobiłem. I ona brzmi naprawdę dobrze. Nie powiem, że genialnie, ale naprawdę dobrze brzmi. Więc nie wiem, o co chodzi ludziom. Żeby wejść do funkcji, trzeba nacisnąć M. Wtedy muszyka leci. No i właśnie, panel dotykowy. W tej MP4 to jedno z najgorszych rzeczy, jakie może być. Ten panel dotykowy ma problemy z odczytem dotyku. Nie jedna osoba na to się uskarżała, mając tą MP4, i nie jedna osoba naprawdę zjadła na tym zęby, denerwując się, żeby coś zrobić na tej MP4. Kolejna rzecz jest taka, że jest firmware właśnie, który naprawia niby panel dotykowy, ale tak jak mówiłem, białe ekrany i tak dalej, lepiej się w to nie bawić. Właśnie podłączyłem moje słuchawki Sony MTR, żeby pokazać, jak głośna jest, jak brzmi. Jak słychać, brzmi naprawdę dobry. Ma nawet korektor klawiszny ukryty w ustawieniach, nie wiem, kto to wymyślił. Już przechodzimy tu ustawień. Jak widzicie, sam walczę z panelem dotykowym. Jak widać, mam wyłączony Microsoft Play FX, czyli te tony niskie, które zaprojektował sam Microsoft, ale tak mówię, brzmi dobrze. Można zawsze zmienić ustawienia tego Microsoft Play FX. On też może 3D headphones, a można włączyć głębszy bas.
jaki ma być jego poziom. Będzie wysoki. Dobra, idziemy teraz do innych funkcji tej MB4. Niechodzące słuchawki. Nie słuchawką. Tutaj pauzujemy utwory. Przytrzymujemy. Filmy. Wrzuciłem na nią filmy. Ale niestety... Ta MP4 filmów 360p w formacie MP4 nie chcę obsłużyć, bo wróciłem prosto z YouTube'a film 360p, które powinno obsługiwać. Nawet mogę pokazać, że jest film w pamięci. Styryka Norwegian, największe widoki. To tylko w nazwie jest 4K. Ja przekonwertowałem na 360p. Nie widzi. Ale się mówi trudno. Radio w tej MP4 działa bardzo dobrze. Nie miałem problemów z zasięgiem fal radiowych. Chodziłem po całym domu. Nie rozchodziłem po mieście. Radio działało bardzo dobrze. Mam częstotliwość ustawioną na RMF FM. RMF FM się nie gubiło. Zdjęcia. Tutaj też jest śmiesznie, bo co niektórych zdjęć ta MP4 nie widzi. A wrzuciłem różne zdjęcia prosto z mojej Xperia Z1 i Xperia XZ2. MP4 jakby co niektórych zdjęć nie chciałaby widzieć. No i już panel kontrolny. Dobra. No tutaj, ale wiatr się szarpie. Tutaj widzimy rozkręconego JBL Flipa 4. No na moim filmie na kanale jest o nim opinia. Naprawdę to było największe zło, jakie może być przereklamowany JBL Flip 4. Ale już na ten temat sporo się wypowiedziałem w komentarzach i starczy. Nie zależało mi na nim. Wziąłem, rozkręciłem, zobaczyłem, co on tam ma w sobie. I tak jak mówiłem, oddałem za darmo pierwszemu lepszemu człowiekowi, który szedł na mieście, więc Flipa 4 już nie posiadam. Zdjęcia właśnie tak wyglądają na tej MP4. Kolekcja moich papierosów. Akumulatory Sony 3000 mAh. Od Sony SRS XP40. Tych pakietów było 4. Więc wiadomo, że 12 tysięcy. Ale to od mojego pierwszego Sony SRS XP40, który kupiłem w Lombardzie uskoczony. Nie chciał ładować akumulatorów. Pewnie był uskoczony przed już kupnem moim. Ale też mam w tym roku, w październiku kupiłem nowego SRS XP40. Mam pełni sprawnego. Ten pierwszy będzie dawszy części do tego drugiego.
Więc mam się z tego cieszyć, bo mam dwa RSS RSX V40. W którymś tam filmie pokażę swojego pierwszego RSX V40 i tego nowego. Wiecie, można zobaczyć, co już nie korzystało. No i jak widać, już jest zapętla, a mam jeszcze inne zdjęcia wrzucone. Nie wiem, o co chodzi. Mówi się trudno. Dyktafon, a epoki. Właśnie. MP4 czyta tylko epoki w formacie TXT. PTF-ów nie widzi. Dla co niektórych może to być przeskaczające. Ale nic się nie zrobi. Tutaj jest właśnie w TXT. Cień wiatrów przykładowo pobrany. Widać, jak odszukuję. Patrzyłem na laptopie z systemem Windows 11. Czcionka była prawidłowa. Tutaj jakieś kurka czcionka złapała. Jakieś... Po prostu nie widzi ta MP4 okonków w naszym polskim języku. Więc nie wiem, czy się nadaje to czytać. Według mnie nie. I to też ją dyskwalifikuje. Kolejna rzecz w tej MP4 to dyktafon. Dyktafon nagrywa w formacie WAV 64 kilobit rate'ów na sekundę. Szczerze, wolę nagrywać teraz swoim smartfonem niż tą MP4. Bo jakość jest tragiczna nawet przy konwertowaniu na większą jakość, na przykład program AIMP Tools. Oprawianie VTCT nic nie pomaga takiego pliku, bo trzeba się ostro napracować, żeby ta jakość była czystsza. Więc jako dyktafon, może dla początkujących lub żeby coś tam jakieś z mniej ważnych rzeczy nagrać, to jest ok, ale tego sobie nagrać to nie. Tutaj są gry ukryte. I powiem tak, granie w gry na tej MP4 to jest katastrofa. Panel dotykowy nie chce się słuchać. On po prostu kiepsko reaguje na dotyk i nie da się poprawnie grać. Próbowałem nieraz. Jest to trudno na tej MP4 grać. Kolejna rzecz, można wrzucić na tą MP4 kolejny gry w formacie RKP. Są jeszcze dostępne w internecie, nawet na chomiku je dzisiaj widziałem. Więc jakby się komuś coś nuciło, to można. Uwaga, będzie strzelał. I już, naciskam i operwę. Bo dotyk nie chciał się czaić. O, muszę po kilka razy naciskać, żeby... Kurde... Na przykład kulami armatnymi nie dostać. Tutaj strzelamy, ale... Tak w niego nie trafię. Ukrałem jedną ręką. A może i trafiłem. On pewnie nie trafił. Ale tą batalię przegram. Ale przynajmniej, że nieuszkodzonym statkiem nie wróci. Kurde, ten dotyk nie chce się słuchać i poszedł na dno. Już ostatni strzał, od tam niech ma. A! Remis! Dziwny. Wygrałem? Ja nie mogę. Jedną ręką. Tego jeszcze nie było. No jak widać, tutaj format jest napisany RKP. Niech mi smartfon wyostrzy.
O, widać, że RKP. Co jeszcze w tej MP4? Nic. Ustawienia muzyka. No i można wyłączyć tę resztę MP4. A właśnie, jak się przesunie ten, to pokaże nam, że jest MP4 zablokowana. Albo ją nawet wyłączy. Kurkę, instrukcji piszą jedną. W rzeczywistości działa inaczej. Chyba ją właśnie przypadkowo wyłączyłem. Tak, jak się to blokuje, to MP4, szczerze, nie wiem. Skoro tam to wyłącza, to to co robi? Kurde. Też wyłącza. To panowie i panie, jak ja mam ją zablokować? To wyłącza. Przesunę. Włącza się. Jest niby na włączniku ikona kłódki, ale ona nie działa. Jak ją włączyć, jak ją zablokować? Nie wiem. Może z czasem odkryję, jak ją wyłączyć. Jak ją zablokować. Albo muszę być po prostu w odtwarzaczu muzycznym. Nie, to zmienia mi tryb odtwarzania. Jak tak przesunę, to wyłączy. Dobra. To wszystko, bo nie wiem, jak ją zablokować. Próbowałem różnie. No to dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu z prezentacji teraz choćby retro prezentacji MP4, Funkus Pentagram, Type R. Sorry, brzmi jak samochód. Zaraz mi świeje dokumenty, taki wiatr u mnie. Czy polecam tą MP4? No, jak na te standardy dzisiejsze, polecam, jest fajna. I dobrze się z niej korzysta. Dla sportowców, którzy by chcieli pobiegać bez smartfona, jest w sam raz. Polecam. Bo naprawdę korzystają z nawet gorszych MP4. Przepraszam. No i cena 50 zł na Olixie za taką MP4 to się naprawdę opłaca. Bo mi się za taką cenę udało w takim stanie ją dorwać. Polecam od siebie. I żegnam się z wami oklątającymi. Do następnej mojej recenzji lub filmiku. Życzę wam zdrowia, miłych wakacji, bo wakacje trwają, choć wiem, że nie pogoda dzisiaj, bo też pada pochmurno, ale nic się nie zrobi. No to cześć wszystkim. Życzę naprawdę udanych wakacji.